Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Sylwia Ciźla, to jest kolejny odcinek programu Biosfera w studiu braci Sekielskich. Dziś z moim i Państwa gościem będziemy rozmawiać o stresie i o chorobach psychosomatycznych, do których właśnie ten stres się przyczynia. W studiu jest dziś doktor nauk medycznych Ewa Kępisty-Jeznach, specjalistka chorób ogólnych, internistka, jedyny w Polsce międzynarodowy certyfikowany lekarz medycyny męskiej, autorka m.in. książki Chorzy ze stresu. Problemy psychosomatyczne. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pani doktor, chorzy ze stresu, czy to jest częsta diagnoza? Z czym się pani spotyka w swojej praktyce lekarskiej? Coraz częściej. Niestety, stąd ta książka, spotykam się na co dzień z wieloma pacjentami, których podłoże ich dolegliwości i chorób jest psychosomatyczne, a więc stres, bo tu głównym wrogiem wszystkich objawów jest po prostu stres. I pani doktor, jak odróżnić choroby psychosomatyczne od organicznych? Jak to rozpoznać? To nie jest takie łatwe, więc trzeba przede wszystkim, pani Sylwio, najpierw zbadać człowieka. Czyli to nie może tak lekarz, patrząc na pani oczy, powiedzieć, jest pani psychosomatykiem. To byłoby za łatwe. Należy niestety dobrze wysłuchać pacjenta i zrobić wszystkie badania dotyczące danego organu, a nawet całego systemu. I dopiero po wykluczeniu wszystkiego, co jest organiczne, co by pasowało do jakiejś choroby organicznej, możemy powiedzieć, o, bardzo mi przykro, ale pan jest psychosomatykiem. A wtedy pacjent oczywiście zaraz zadaje pytanie, a co to właściwie jest ta psychosomatyka? No więc psyche, z greckiego stres, przechodzi na somę, też z greckiego ciało. A więc przerzucamy cały stres na ciało. Czy jak gdyby nasz mózg, który jest wspaniałym urządzeniem, to jest najlepszy komputer świata, przenosi stresy na ciało. On sobie daje radę z wszystkim. Z wieloma zadaniami, z całą doliną krzemową, z osiągnięciami w Excelu, z SMS-ami, mailami. Tu jest wszystko ok. Ale ciało mówi, dziękuję bardzo. Ja temu nie daję rady. I melduje się. To jest krzyk ciała. To jest krzyk ciała, pierwszy sygnał dla człowieka. Uważaj, bo z tobą jest coś nie tak. I jak to ciało manifestuje swój sprzeciw? Na co skarżą się pani pacjenci w gabinecie? Właśnie tu jest największy problem. No dlatego musimy najpierw zrobić wszystkie badania organiczne, żebyśmy na końcu mogli powiedzieć, że to jest psychosomatyka. Otóż ciało może się meldować każdym organem. I tu jest właśnie ten problem. Może się meldować bólami serca, niepokojami. Pani myśli, że pani ma zawał albo chorobę wieńcową. Musi pani to zbadać. Bólami głowy, szumami w uszach, zawrotami głowy. Myśli pani, może mam nadciśnienie, może lada chwila przyjdzie do mnie udar. Musi pani zbadać naczynia, które doprowadzają krew do głowy, doplerem. Musi pani zbadać również naczynia w mózgu, a więc angiokomputer, tomografię. Musi pani wszystko zrobić, żeby na końcu powiedzieć pacjentowi nie. Tu pan nic nie ma, czy pan nic nie ma. Tu jest problem psychosomatyczny. Niektórzy meldują się uciskami w okolicy żołądka. Jedni stale się swędzą. Czyli takie atopowe zapalenia. Takie atopowe zapalenia. Alergia, drapią się po ciele, czują świąt. To jest wszystko związane z nerwicą i z alergią. A może tylko z nerwicą. Najczęściej jest to 50-50. Jest to połączenie alergii. Nawet nazywamy to pokrzywką alergiczno-nerwicową. Mówi się to pięknie po medycznemu, urtykaria, alergika i nerwoza, prawda? Następnie możemy mieć również objawy pęcherza, często u kobiet. Kobiety podczas konferencji potrafią parę razy wstać i oddawać mocz. Mają uczucie stałego parcia na pęcherz. Ja to nazwałam w książce, że płaczą przez pęcherz. Czyli to jest ich forma odstresowania się. Naprawdę, proszę mi wierzyć, tych obrazów jest tak dużo. Niektórzy na przykład mają zaburzenia pracy woreczka żółciowego, tak zwaną dyskinezę dróg żółciowych. Wtedy wyrównawczo produkują więcej kwasów, a więc czują kwasy w ustach powiększone refluksami, które są na bazie heliobaktera. Czyli tutaj mamy połączenie choroby
organicznej z chorobą psychosomatyczną. Czyli można by powiedzieć, że wiele chorób ma komponenty i taką. I to warto wiedzieć, bo lecząc nawet niektóre choroby organiczne, musi pani pomyśleć o chorobie i części psychosomatycznej. Inaczej pani tej organiki nie wyleczy. Będzie pani stale chorować. Ale to jest bardzo trudne, bo pacjent wędruje tak od lekarza do lekarza i wyniki są w normie, ale diagnozy brak. No wszystko jest w porządku. Tak, zaczyna się tak zwana turystyka lekarska. Chodzimy od lekarza do lekarza. I tu właśnie jest bardzo ważne zadanie któregoś z tych lekarzy, żeby wreszcie przerwał tą wędrówkę. Żeby usiadł z pacjentem, no musimy niestety poświęcić czas, który jest trudny w dzisiejszych czasach, ale porozmawiać z nim, wytłumaczyć mu, że jego objawy nie znajdują żadnego przełożenia w chorobach organicznych, że po prostu tu chodzi o psychosomatykę. Jeżeli pacjent uwierzy temu lekarzowi, a to już są metody, jakie musi zastosować lekarz, skrócić dystans, być przyjacielem bardziej niż Bogiem w bieli, starać się rozmawiać z tym człowiekiem, przekonać go i użyć badań i użyć faktycznie odpowiednich argumentów. I wtedy ten pacjent w to uwierzy. I proszę mi wierzyć, pani Sylwio, mamy 50% wygranej. 50% wygranej. Bo jeżeli człowiek uwierzy, że ma tą psychosomatykę, to jest go dużo łatwiej leczyć, aniżeli tego zaniepokojonego, który wciąż uważa, że lekarze nie rozpoznali go. Że on nie jest do końca zdiagnozowany, że to jest niemożliwe, bo jak boli, to musi tam coś być. Otóż nie. Może boleć i może nic nie być. Bo nam się tak wydaje, że to przez stres tam te moje choroby są, każdy szuka jednak tej choroby organicznej. No to jak tutaj uwierzyć? No to też jest trudna pani Sylwio, rola pacjenta. Powiem pani, że prawie każdego pacjenta pytam, jakby pani czy pan określił swój poziom stresu od 1 do 10? Niech pani zgadnie, jak odpowiadają kobiety, jak odpowiadają mężczyźni. No wydaje mi się, że kobiety, chociaż... No, 70% stresu jakby ujawniają kobiety, natomiast mężczyźni nie przyznają się. O, i tu jest pani punkt. Tak właśnie jest. Proszę sobie wyobrazić, że kobiety przedstawiają swój poziom stresu na poziomie 9 na 10, 10 na 10, a chętnie by powiedziały 11 na 10. Panowie wbudowali stres w swoje życie. Oni uważają, że tak ma być. A poza tym Indianin bólu się nie boi. Są przyzwyczajeni od dzieciństwa, że nie powinni pokazywać swoich słabości. I mężczyźni mówią, 5, 6, a potem ja badam ich poziomy hormonów stresu, bo to jest dzisiaj baza nowoczesnej medycyny, a nie tylko cholesterol, kwas moczowy i morfologia. I to już nie te czasy. My jesteśmy w 20 latach XXI wieku, a więc musimy badać hormony stresu. Więc ja tam badam kortyzol, prolaktynę i proszę sobie wyobrazić, że ten pan ma powyżej normy kortyzol, a do mnie mówi, że on ma stres 5 na 10. Także tutaj jest troszeczkę inaczej odbieranie stresu przez kobiety i przez mężczyzn. No właśnie, pani doktor, jak ten stres działa na nasz organizm? Tutaj właśnie od strony hormonów. Podnosi nieprawdopodobnie te hormony stresu. Kortyzol, zwany w dawnych czasach hormonem męskiego stresu, i prolaktyna, zwany hormonem emocji, łagodnego kobiecego stresu. Dzisiejszy świat tak wszystko poprzemieszczał i pogmatwał, że dzisiaj mnóstwo mężczyzn ma wysoką prolaktynę, a więc poziom hormonu, powiedzmy, emocjonalnego stresu. Natomiast kobiety, silne panie prezes, panie, które chodzą na siłownię, wysportowane, z dużą ilością testosteronu, mają wysoki poziom również kortyzolu, hormonu stresu męskiego. Czyli musimy zbadać te hormony i one mają nieprawdopodobne oddziaływanie na nasze hormony płciowe. I tu jest problem. Tu jest problem z hormonami płciowymi. Pani zwraca uwagę, że pani koleżanki nie umieją zajść w ciążę. Chodzą in vitro, prawda? Cały czas się o tym mówi. Mężczyźni zaczęli badać swoje nasienia, spermiogramy. Kiedyś tego nie było. To robi stres. Stres powoduje, że wysokie poziomy hormonów stresu, kortyzol i prolaktyna powodują spadek hormonów płciowych. Stąd ten problem. Czyli im wyższy stres, tym niższe libido, ochota na spanie z płcią przeciwną, w ogóle ochota na życie seksualne. To wszystko spada. Poprzez stres. Czyli proszę popatrzeć. Stres, wzrost hormonów stresu, spadek hormonów płciowych, spadek libido, rozrodczości, w
wszystkiego, co jest związane z tym naszym zadaniem na tej ziemi, a mianowicie rozrodczością. Tak, to jest system naczyń połączonych i to tak rzadko się łączy stres z problemami, na przykład z płodnością czy zajściem w ciążę. Pani doktor, to jak leczyć choroby psychosomatyczne? To jest problem. Po pierwsze, mamy diagnozę. Musimy w to uwierzyć. Czyli na początku jest ta trudna droga dojścia do diagnozy. Jeżeli już siedzimy, Pani Sylwio, i Pani uwierzyła, że Pani jest psychosomatykiem. To już 50%. To już jesteśmy szczęśliwi ludzie i teraz zaczynamy zmieniać Pani system życia. A mianowicie styl życia odgrywa kolosalną rolę. I muszę Pani powiedzieć, że nagle na salony lekarskie na świecie wchodzą rzeczy, które nigdy nie przypuszczaliśmy, że je w ogóle wpuścimy na nasze salony. O tym się żaden student, ani żaden młody lekarz nie uczył do specjalizacji, ani w czasie studiów. My wpuszczamy na salony lekarskie leki zwane adaptogenami. Są to rośliny, które żyją w trudnych warunkach, powiedzmy w jakichś stepach czy w górach, gdzie nie mają dostępu do światła, do wody i musimy się te rośliny muszą się tam zaadoptować. I one podane do naszego organizmu nas też adoptują. Robią tak zwaną homeostazę, czyli równowagę w organizmie, równowagę hormonalną. Podają spadki tych hormonów stresu, podwyższają hormony płciowe. Genialne, genialne rośliny. I żeby się dostać na tą listę, to trzeba spełnić pewne warunki. Przede wszystkim właśnie wprowadzać tą homeostazę do organizmu. Dwa, nie dawać objawów ubocznych. I trzy, można je łączyć z wszystkimi lekami. To jest świetne w tych lekach. Ale to jeszcze nie wszystko. Również na stres mamy inne możliwości. Jak Pani przeczytała moją książkę, a wiem, że Pani przeczytała, bośmy o tym rozmawiały. Właśnie chciałam zapytać o system. O system 5S, no, który Pani proponuje. Właśnie, tak. Bardzo proszę. Mój autorski system, który prowadzam już w drugiej książce, a mianowicie nowoczesnego stylu życia. Mówię, że jeden jest minus, to jest stres. To tak. I ten stres możemy leczyć adaptogenami i czym jeszcze? Technikami wyciszenia. A więc nagle wpuszczamy na nasze salony Zen, mindfulness, nowoczesny z Ameryki. Tylko jak pacjenci reagują, panowie właśnie, na przykład, że właśnie. Proszę się wyciszyć, jak mężczyźni. No mężczyźni mają z tym duży problem. No niech pani powie mężczyźni, że poszedł na jogę. To jest bardzo trudne, ale kobiety pomału przekonują mężczyzn. Jest też joga męska, ale nie muszą zaraz iść na jogę. Mogą pójść na tai chi, a jak chcą bardzo nowocześnie, proszę bardzo, mindfulness, uważność, mogą we własne wdechy się wpatrywać, ćwiczyć oddechy, zamknąć oczy i wolno wypuszczać powietrze w sytuacjach stresowych. Mamy również inne rzeczy, jak autogenny trening Schulza. Możemy też słuchać muzyki poważnej. Możemy robić snorking. Świetnie, patrzymy na biotopy, pływamy z rybkami i odchodzimy od świata naszych problemów. Czy to jest jakieś takie odejście? Pani pomyśli, to jest spiritualizm? Nie. To jest uduchowienie, odejście na moment od rzeczywistości. Niektórzy mówią pójście w zieleń, oglądanie mrówek, oglądanie biedronek, oglądanie zielonych liści. Jest też pięknym odejściem od myślenia cały czas o firmie. Taką relaksację, to musimy wyciszyć ten obciążony mózg tymi bodźcami. I to się zaczyna robić na całym świecie niezwykle modne. Niech Pani sobie wyobrazi, że Dolina Krzemowa chyba nie ma nic nowocześniejszego, czy na przykład NASA. Tak. Prawda? Gdzie nasi kosmonauci ulatują w przestrzenie. I proszę sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Tam w firmie Google, czy pierwsza w ogóle firma SAP prowadziła to, że między 12 a wpół do pierwszą młodzi ludzie, czy z Facebooka, czy z Google'a, czy z innych korporacji w Dolinie Krzemowej, idą na technikę wyciszenia. Mają swoje pokoje, tai chi, mindfulness, medytacje niezwykle modne, autogenny trening, proszę bardzo, wszystko do wyboru. I idą sobie tam do tego pokoiku i tam się wyciszają przez pół godziny przed lunchem. Jeżeli takie firmy to propagują, mówią, że to jest doskonałe, że to daje tym ludziom potem większe możliwości pracy, większe przywiązanie nawet do firmy, uspokojenie swojego burnoutu, który grozi zespół wypalenia w pracy, to znaczy, że to jest jednak przyszłość naszej egzystencji na tej ziemi. I wreszcie, co jest ciekawe, wracamy do moich 5S. Wracamy właśnie tak. Więc jeden minus to jest stres i mamy 4 plusy. Zaczynam zawsze od sportu, bo to tak łatwo. Potem sposób odżywiania, potem sen i na końcu zostawiam co najprzyjemniejsze seks. Wszystkie te 4 rzeczy powodują zarówno hormony szczęścia,
które walczą z hormonami stresu, to każdy człowiek, który pracuje w korporacji, ma stres, czy prezesi dużych firm, czy nawet ludzie, którzy zaczynają od dołu robić swoje kariery po szczeblach korporacji. Wiedzą, że jak biegają, czy jak robią sport, to oni są silniejsi. Tak, hormony to oni mają testosteron i hormony szczęścia, więc mogą przeciwdziałać kortyzolowi, prolaktynie, hormonom stresu. Czyli sport, no sen 8 godzin. I to jest dosyć trudne, spać 8 godzin. Więc proszę bardzo, od tego mamy różne watche i nastawiamy je na 8 godzin. Niezwykle ważne. Wtedy uspokajamy swoje hormony, swój oddech, swój metabolizm i wreszcie bardzo ważny sposób odżywiania. I tutaj jest tyle teorii, i tyle diet, i tyle dietetyków, że bardzo współczuję tym, którzy chodzą do dietetyka, dlatego że diety utrzymywać całe życie jest trudno. Pani Sylwio, dzisiaj nowoczesny świat ma kierunki żywienia, kierunki odżywiania się. My wiemy, że węglowodany są B, że nie możemy jeść za dużo słodyczy, mąki, alkoholu, musimy uważać z owocami, mają fruktozę, która w organizmie przechodzi w tłuszcze, w trójglicerydy. Więc zupełnie inaczej podchodzimy dzisiaj do tego. Nie, że mamy jeść tyle i tyle. Nie. Mamy znać kierunki żywienia. Mamy wiedzieć, że to z tym uważać. I nie zero-jedynkowo, bo tego nikt nie wytrzyma całe życie. Tak, a nie trzyma się takiego schematu tylko, bo to jest bardzo trudne i zwykle z tego szybko rezygnujemy w efekcie. To jest prawda. I wreszcie mamy seks jak najwięcej. Seks jest cudowną formą również odstresowania. No i przede wszystkim napędza nasze hormony płciowe, z którymi, jak pani sama widzi, nie jest najlepiej w tym świecie. Pani doktor, właśnie teraz się tak zastanawiam, bo dużą rolę poświęca pani w swojej praktyce lekarskiej mężczyznom. I teraz tutaj pytanie, czy kobiety, czy mężczyźni są bardziej odporni? Czy coś wiemy na ten temat? Jak reagujemy na takie same źródło, czy tak samo reagujemy na różne źródła, bądź to samo źródło? To zależy, z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy. Jeżeli chodzi o taki codzienny stres, to my jesteśmy silniejsi. Dlatego, że nasz estrogen jest hormonem emocji. I my wyrzucamy z siebie emocje. Wyrzucając emocje, niekiedy poprzez płacz, nawet niekiedy poprzez krzyk, my sobie poprawiamy naszą sytuację w organizmie. Najgorzej jest być introwertywnym, wszystko trzymać w sobie, bo to się gdzieś odbije na ciele. I to jest właśnie typowe dla mężczyzn. Mężczyzna, jak już stwierdziliśmy, bólu się nie boi, nie pokazuje go łatwo i niestety przeżywa to ciałem. Ja tam opisuję przykład pacjenta, nie wiem, czy pani pamięta, który przyjeżdżał do mnie często jeszcze w Niemczech, do kliniki i miał zaciśnięte naczynia wieńcowe, prawda? Tak zwany, my to nazywamy zespołem Prince Metala. Tak Otsubo w Japonii, a w szkołach amerykańskich, nie lubię tego, bo to mi pachnie na literaturę, Broken Heart Syndrome, czyli zespół złamanego serca. Na tle nerwowym mężczyźni potrafią na krótko, na sekundę zamknąć naczynia wieńcowe. To wygląda jak zawał. Tak, ma pani wszystko, BKG, ma pani zawał, tu ma pani ścisk naczyń, niepokój, bladość, no wszystkie objawy typowe dla zawału. Robi pani EKG, zawał. Ja tam wołam karetkę pogotowia, ona przyjeżdżała, ten lekarz badał tego pacjenta. Objawy, wszystko on widział na EKG, takie tak zwane fale Pardego, typowe dla zawału. No i proszę panią, wiózł, tutaj jeden oczywiście się wkuwał ratownik z adrenaliną, drugi z lekiem na uspokojenie i do szpitala. A na drugi dzień pacjent stoi w klinice na korytarzu. Myślałam, że nie wierzę własnym oczom. Byłam jeszcze wtedy relatywnie młodym lekarzem. I proszę sobie wyobrazić, tak się powtarzało co 3 miesiące. Aż pewnego dnia. Ataki co 3 miesiące. Tak. I okazało się, że ma tego Prince Metala. Więc ja już tam potem zaczęłam go po którymś razie już puszczać własnym autem do tej kliniki, która była na szczęście niedaleko. No zawsze profesor do mnie dzwonił, ale ty masz odwagę, jak możesz, przecież to jest niebezpieczne. Ja mówię, no ale widzisz, na drugi dzień jest u mnie. I pojechałam na urlop i w czasie urlopu dobrze, że tak było. Moi kochani asystenci zrobili EKG. Pacjentowi było to samo. Nie znając go, zawołali karetkę pogotowia. I proszę sobie wyobrazić, że ten pacjent faktycznie rozwinął zawał. I się zawsze mówię, że trzeba mieć respekt przed każdym pacjentem, bo mnie to wiele nauczyło, że można zrobić błąd. Ja nie wiem, czy ja bym go wtedy nie puściła jego własnym autem, co byłoby błędem. To jest lekarski. Ja tu się też przyznaję, nikt nie jest geniuszem. Dlatego lekarze muszą z dużym respektem podchodzić do każdego pacjenta i tak jak powiedziałam, najpierw wykluczyć chorobę organiczną. A potem dopiero powiedzieć, to jest psychosomatyka.
Tak, a pani doktor, sobie jeszcze tak myślę o innych chorobach. Na przykład chciałam zapytać o jelito drażliwe, bo to też, tak jak pani pisze, opisuje w swojej książce, to też może być przyczyna właśnie stresu. Tak, i tak jest. I tak jest. Myśmy właściwie nigdy nie tłumaczyli pacjentom właściwie, dlaczego on ma to jelito drażliwe. No właśnie, bo to zawsze przychodzi jest diagnoza jelito drażliwe i cześć. No i co jelito drażliwe? A dlaczego? Jelito drażliwe ma w sobie nieprawdopodobną komponentę stresu. W ogóle kiedyś było takie pojęcie też spastycznego zapalenia jelita. Otóż jelito u niektórych pacjentów potrafi się zachowywać tak jak kiełbaski wiszące u rzeźnika, czyli się zamykać. Normalnie jelito pracuje tak zwanymi ruchami robaczkowymi, inaczej perystaltycznymi, czy jak fale Dunaju, albo jak lżownica przesuwa stolec. U niektórych pacjentów dochodzi do ścisku co pewien czas. I wtedy mamy tak zwane spastyczne zapalenie jelita. Też na tle stresu to występuje. To samo się dzieje wszędzie. W organizmie my się kurczymy, mamy spazmy. My robimy spazm mięśni. Często idzie pani do masażysty, mówi: ale pani jest spięta. Tak, wszędzie, wszędzie jaka napięcie. Pani napięta? Tak. No właśnie. Więc my spinamy się w stresie. My kurczymy nasze mięśnie, my kurczymy nasze narządy wewnętrzne, naczynia wieńcowe, ten plic metal, tak. Żołądek my ściskamy również jelita. I to jest wszystko forma właśnie zespołu drażliwego jelita. Związana jest właśnie z problemami stresu. No właśnie, pani doktor, a ile stresu jest w alergii? Jeszcze chcę wrócić do chorób atopowych skóry, bo to też jest takie bliskie wielu. Każdy alergik, każdy alergik powie pani jedną rzecz. Jak ma sytuację stresową, szczególnie młodzież przed egzaminami, przed jakimiś powiedzmy rozmowami czy poważniejszymi w życiu, czy muszą się gdzieś przedstawić w jakiejś firmie, starają się o pracę. Tak, prezentacja. Czy prezentacje oczywiście. Co się wtedy dzieje? Zaczynają się drapać po skórze, albo zaczynają podkasływać, albo niektórzy mają chrypkę. Taka charakterystyczna chrypka, tak? Przed tak. rozpoczęciem. A niektórzy podkasują. Niektóre kobiety nabierają głęboko powietrza. Tak, superwentylacja, tak. To jest gałka nerwowa, my zwężamy krtań na tle nerwowym i podchrząkujemy. Często zaczynają niektórzy wykłady w ten sposób i zaczynają mówić, albo... I zaczynają rozmawiać. Więc to są objawy zwężeń krtani, zwane w medycynie gałką nerwową. Możemy również naszą tchawicę zwężać. I wtedy doprowadzamy do tych głębokich oddechów, bo nie wpuszczamy powietrza do końca. Są również tężyczki. Tężyczka z braku magnezu i wapnia. Okazuje się, dlaczego z braku magnezu, bo w stresie jemy ten magnez. To jest ze stresu wszystko. Wszystko się dzieje na tle stresu. Ja pamiętam, nigdy nie zapomnę takiej pacjentki. Miałam ją jeszcze w Niemczech też. Co wchodziła do kliniki? Mdlała. Zawsze wchodząc do kliniki mdlała. Mój personel już był tak uczulony, że jak ją widział w drzwiach, to już lecieli. Ją przytrzymać. Ze stresu. Nagle. Mdlała. Wszystko. Ona nie umiała dobrze języka niemieckiego, była obcokrajowcem i może to też powodowało, że wejście do tej kliniki było dla niej dużym stresem. Takim było to obciążenie takie duże dla organizmu. Pani doktor, ale to jest tak, zastanawiam się nad tym, czy stres atakuje najsłabszy organ, bo od czego to zależy? Tak, tak jak pani powiedziała. Stres to jest bardzo wyrafinowany. Cwaniaczek, tak. On wyraźnie szuka miejsc, które albo w naszym życiu były słabe. To znaczy przeżyłyśmy jako młode dziewczynki, dzieci, koklusz. To teraz możemy reagować w momentach, kiedy mamy stresy, właśnie podkasływanie. Następnie przeżyłyśmy jakieś ciężkie zapalenie zatok, trochę z alergią. To będziemy reagować katarami siennymi w momentach stresu, bo to jest słaby organ w naszym życiu. Częste zapalenie pęcherza moczowego. Teraz płaczemy przez pęcherz częściej, chodzimy do toalety. Ale nie tylko z naszego życia się to bierze. Bierze się to również z życia naszych przodków. Właśnie czyli z konkretnie genetyka. Tak, jest konkretnie dziadzia i mamusi i tatusi. O co chodzi? Jeżeli oni mieli jakieś choroby poważne, mieli wrażliwe, na przykład woreczki żółciowe, mama miała kamienie, babcia miała kamienie w woreczku, nagle syn w momentach stresu zaczyna mieć odbijania, zaczyna mieć nadkwaśne, zaczyna mieć wzdęcia i jemu tworzy się właśnie choroba zwana dyskinezą dróg żółciowych, a mianowicie on robi to, cośmy mówili, spazmy w jelitach, te kiełbaski, on robi to w drogach żółciowych. I podwyższa wtedy poziom bilirubiny,
która jest we krwi, natomiast mam jaśniejszy stolec, po żółci nie uchodzi mu wtedy do jelita. Tak, i to wszystko po naszych przodkach, po mamie odziedziczone. Pani doktor, tak zastanawiam się, bo do tej pory mówiliśmy o chorobach cywilizacyjnych, czyli cukrzyca, nadciśnienie, czy otyłość. Czy dołączą teraz do nich te choroby psychosomatyczne? Ja podejrzewam, że to jest przyszłość naszej medycyny. Tak, my będziemy... Ja to nazwałam w tej chorobie chorobami wyzwań, ludzi wyzwań. To są najnowsze choroby, to są choroby zagrażającej nam cywilizacji. To są już choroby Doliny Krzemowej, to są choroby naszej sztucznej inteligencji, która już bardzo dużymi krokami wkracza w nasze życie. I będziemy chorować ze stresu. A jaka jest historia właśnie tych chorób psychosomatycznych? Od kiedy się o nich mówi? Kiedyś mówiliśmy o wielu rzeczach nerwica właśnie wegetatywna. Troszeczkę może to pojęcie zostało bardziej wytłumaczone, rozszerzone na wiele organów. Kiedyś nerwicę wegetatywną oceniano szybkie bicie serca u dziewczynek. To była nerwica wegetatywna. Tak właściwie się mówiono i na tym się kończyło to. Czyli my wiemy, że każdy organ może być psychosomatyczny, że mamy szaloną paletę różnych objawów, które mogą tutaj przejawiać się psychosomatyką. I dzisiaj widzimy, że to dotyczy również obu płci. Kiedyś mieliśmy wrażenie, że nerwica wegetatywna jest chorobą młodych dziewczyn, które wchodzą w grę hormonalną. Dzisiaj to pojęcie jest bardzo rozszerzone i na obie płcie, i na każdy wiek, i na każdy organ. Co jest ciekawe, już dzisiaj młode dzieci nawet, dzieci w szkole podstawowej mają psychosomatykę. Przychodzą z bólami brzuszka, jak coś się dzieje nie tak. Szczególnie z bólami brzuszka. Tak jest. To są objawy często psychosomatyczne. I mamusia szuka i chodzi od pediatry do pediatry. A to wszystko się dzieje już w głowie dziecka. I zaczyna to przechodzić coraz to silniej. Najbardziej chyba wrażliwi na choroby psychosomatyczne są ludzie między wiekiem 25, a tak powiedzmy 45. I potem w miarę spadku hormonalnego już inaczej odbieramy stresy, bo wszystkie hormony wtedy spadają. A więc zarówno hormony płciowe, jak i hormony stresu. I ludzie przy 55-60 powinni na drodze naturalnej mieć coraz mniejsze odczucia psychosomatyczne. To nie zawsze jest tak. Dlatego, że są panowie, którzy w wieku lat 60 jeszcze prowadzą wiele firm, czy są prezesami ich dużych firm, czy są politykami. Ci ludzie nadal mają duży poziom stresu. Czyli to już od najmłodszych lat, tak jak pani mówi, że już tak, u dzieci już można rozpoznać te coraz objawy częściej psychosomatyczne. Pani doktor, do jakich lekarzy kierować się z tymi? Wydaje mi się, że tutaj najlepszym lekarzem, który jest niedoceniany w Polsce, to jest lekarz pierwszego kontaktu. Bo ten lekarz ma na co dzień z panią do czynienia. On panią zna najlepiej. To musiałby być zaufany lekarz, lekarz, którego pani lubi, któremu pani wierzy. I musi być ta wspólna chemia między pacjentem a lekarzem. I on właściwie odbiera panią od specjalistów, on z panią rozmawia, on wszystko może połączyć w całość holistyczną, co jest niezwykle ważne przy psychosomatyce szczególnie. W ogóle człowieka trzeba widzieć w całości. Mhm. Jego bazę hormonów. Jego trzeba widzieć od A do Z, a nie tylko dany organ. Dlatego specjalizacje, takie bardzo wąskie, są doskonałą rzeczą, ale są w Polsce nadużywane. Natomiast niedoceniany jest i nieodpowiednio używany lekarz pierwszego kontaktu, który powinien więcej czasu mieć dla pacjenta, który powinien to wszystko ładnie łączyć, co robią specjaliści, w całość i właściwie do specjalistów wysyłać tylko do wyjaśnienia pewnego przypadku, pewnej dolegliwości i z powrotem otrzymać tego pacjenta i samemu pięknie układać zaproponowaną terapię, ale trzeba ją zgrać, czy ona jest synergistyczna, czy antagonistyczna z lekami, które pacjent bierze na inne choroby. To niezwykle ważna rola tego lekarza. Tak, a zwykle skupiamy się na specjalistach i tak wędrujemy od specjalisty błąd do specjalisty. I dlatego tak długo czekamy na specjalistów. To wymaga absolutnie całej reformy zdrowia. Tu powinien lekarz pierwszego kontaktu mieć bardzo dużo do powiedzenia. Który jest najbliżej. A lekarze specjaliści powinni być nienadużywani z byle jakiego powodu. Oni powinni wyjaśniać nam rzeczy ważne, z powrotem oddawać tego pacjenta dla swojego lekarza i wtedy będzie łatwiej nam się dostać do tych specjalistów, a jednocześnie będziemy więcej profitować z naszych lekarzy pierwszego kontaktu. Pani doktor, jeżeli chodzi jeszcze o choroby psychosomatyczne. Tak, jest na zachodzie.
Tak, no to czy kierować się do psychiatry? W jakich przypadkach? Bo musimy też oddzielić choroby psychosomatyczne od chorób psychiatrycznych. To muszę pani powiedzieć, że to są stopnie. Pani Sylwia, to są stopnie. Stopniowanie tych dolegliwości zaczyna się od psychosomatyki. Jak pani ją nie wyjaśni na czas i nie zacznie ją pani leczyć zmianą stylu życia, adaptogenami, wszystkim tym, o czym żeśmy mówili, ja zresztą piszę o tym w książce, to ma pani następny etap. Następnym etapem są stany lękowe. Pani się zaczyna bać, że pani coś jest. Wpada pani w lęk, w panikę, aż w końcu pada pani w depresję. Czyli pani może zatrzymać ten proces przechodzenia do psychiatry. Jak pani tutaj zaniecha ten cały cykl działania, to trafia pani do psychiatry i pani bierze leki antydepresyjne. I tu jest jeszcze inny problem. Bardzo często nawet wiele chorób psychiatrycznych, szczególnie depresja, jest na bazie zmian hormonalnych. Ja zawsze mówię, właściwie to zanim pójdziesz do psychiatry, zbadaj swoje hormony, bo może tu jest przyczyna. Od tego najczęściej jest tutaj spadek testosteronu u mężczyzn, estrogenowe problemy u kobiet, wczesne przekwitania zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. I zacznijmy najpierw wyrównywać te hormony, zanim od razu brać antydepresanty, zwłaszcza, że one nam nie pomogą w hormonach płciowych. One nam pomogą w hormonach szczęścia, ale nie w hormonach płciowych. Wprost przeciwnie nawet. Niektóre z nich podwyższają hormon stresu prolaktynę, który spowoduje, że jeszcze bardziej wyjdziemy w dołek, jeżeli chodzi o nasze życie seksualne. Także na pewno, zanim się wybieramy aż do psychiatry, to zacznijmy pomału zmieniać styl życia. Zacznijmy szybko wyłapywać psychosomatykę, zmieniajmy styl życia. Jeżeli to wszystko nie pomoże, no niestety, to wtedy musimy już udać się do psychiatry i wtedy musimy jemu zaufać, bo nie mamy już innego wyjścia, ale hormony koniecznie. Tak, czyli pani doktor, system 5S, uważność, samoświadomość, żeby dbać o ciało i psychikę. I pani doktor też pisze na początku swojej książki, że ciało i umysł mają pozostać w symbiozie, bo jedno bez drugiego nie działa. I to jest takie clue naszej rozmowy. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Państwa, jeżeli państwo chcieliby uzupełnić naszą rozmowę, to zachęcam, to odsyłam państwa do książki pani doktor. Chorzy ze stresu, problemy psychosomatyczne. Pani doktor tam uchyla drzwi do swojego gabinetu, pokazuje historię pacjentów, którzy właśnie mają bardzo dobre wyniki badań, ale ciało krzyczy, ich boli i szukają pomocy. Na to tutaj w tej książce są odpowiedzi. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Ja też dziękuję pani. Dziękuję państwu. To była doktor nauk medycznych Ewa Kępisty-Jeznach, specjalistka chorób ogólnych, internistka, certyfikowany międzynarodowy lekarz medycyny męskiej. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.